magic. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel i dzisiaj przygotowałem dla was specjal z okazji 40 tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, z racji tego, że mój kanał ostatnio opiera się na kontencie Fortnite'a, przygotowałem dla was nietypową niespodziankę. Dzisiaj odwzorujemy sobie rzeczy, przedmioty z gry Fortnite w życiu realnym i sprawdzimy, czy mają takie same zastosowanie. Jeżeli podobają ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Okej, moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą będziemy odwzorowywać, jest mały Kevlar. Z pewnością każdy, kto grał w grę Fortnite, wie, jak taki mały kevik wygląda i jak on działa. A jeżeli nie grałeś i nie wiesz, o co chodzi, no to ci od razu, gościu, wytłumaczę. Kevlar po wypiciu jest to pancerz, który odnawia nam 25 punktów pancerza i jesteśmy wtedy w grze silniejsi. No to zobaczmy, czy też będę silniejszy, kiedy taki Kevlar stworzę i go wypiję. Okej, przygotowałem dla nas taką małą, fajną buteleczkę, tylko że ona ma tu taki cycek do zapinania, tylko że oryginalny mały kevik nie ma takiego zapięcia, więc musimy to troszeczkę stuningować. O, bardzo łatwo zeszło, nie sądziłem, że tak szybko zejdzie. Jeszcze jeden drucik. No i mamy taką butelkę bez tego drucika. W oryginalnym kewiku mamy jeszcze korek korkowy. Korek korkowy i do niego jest nalana mikstura, która odnawia pancerz. Dobra, mikstura odnawiająca pancerz już nadchodzi. Jak widzicie, mikstura odnawiająca pancerz jest w takiej butelce z hurtowni. Tu mam taki fajny sikacz, którym mogę sobie chyba nalać. Wow, wow, wow. Nie, zaraz coś się wydarzy nieprzewidywalnego, więc nalejmy sobie o, w ten sposób. Jest chyba idealny korek, taki sam jak w moim kewiku. Dobra, to teraz wystarczy go tylko zatkać. Fajny koreczek korkowy. Jest, no i zobaczmy, czy wejdzie. Dobra, bo zaraz stół pęknie. No i mamy małego kewika. Mi się wydaje, że 9 na 10. Co pani kamerzystko sądzisz? 12 na 10. 12 na 10. No to teraz sprawdźmy, czy ten kewik jakoś na mnie wpłynie, kiedy go wypiję. Przyjmijmy pozycję jak w Fortnite. Powiem wam. Tak troszeczkę. Jako tako, ale jeszcze nie do końca. No to jak jeżeli nie do końca, to sprawdźmy, jak na mnie wpłynie kewik 50, który odnawia nam 50 punktów pancerza. Okej, moi drodzy, nadchodzi czas na przygotowanie kewika 50. Widzicie, mam taki fajny słoik. Kewik 50 wygląda w ten sposób w grze, a my postaramy się go też odwzorować. Słoiczek też zapinany na taki cycek metalowy. Chyba nie będzie za mocno szczelny, bo tu nie widzę żadnej uszczelki, więc nie będziemy za mocno nim trząść. No i dobra, sprawdźmy. Magic. O kurde, jak ja to wypiję? Dobra. Kewik 50 przygotowany. Zamykajmy. Przypominam, że on przywraca aż 50 punktów pancerza. Jak pani kamerzystko sądzisz? Jak wygląda? Jaka ocenka? Od 1 do 10? Pięknie, 15 na 10. 15 na 10! A wy widzowie piszcie również w komentarzu, co uważacie, jaką ocenkę dajecie i który przedmiot, który wam przedstawiłem, wyglądał najbardziej podobnie. Okej, okay, czas wypić kewa 50. Teraz z tej strony poza. Moc, to dopiero działa. Nie sądziłem, że taki kewlar zrobi na mnie aż takie wrażenie. Zobaczcie, aż mi włosy pozieleniały, bo były niebieskie. O kurde, dobra. Ja idę teraz, walnę 4 kółka wokół chaty i przychodzę, za chwileczkę się widzimy. Moi drodzy, skoro mam już przywrócone 75 punktów pancerza, naprawdę czuję się mega silnie, to teraz trzeba by było troszeczkę zbić ten pancerz, bo chcę jeszcze przetestować, jak działają bandaże, apteczki, jack-jack i wiele, wiele innych rzeczy. Więc musimy przygotować jakąś broń. Jedyna broń, która mi na szybko przyszła do głowy, jest C4. C4 wygląda w ten sposób. Jak widzicie, fajny kartonik przygotowałem. Do tego potrzebujemy tak, antenkę, pilot zdalnie sterujący, który zaraz właśnie stworzymy z takiego kartonika. No i taśmę, żeby wszystko to skleić. Wszystkie te rzeczy mam, zabieramy się do roboty. Na początku wydaje mi się, że karton
trzeba troszeczkę zmniejszyć, bo ten pilocik jest o wiele, wiele mniejszy. Nie miałem innego czarnego kartonika, więc użyjemy tego po farbie do bossów, którą farbowałem. Okej, okay, tutaj, a nie, tu jedno zostawimy. I zróbmy tak. O. Pyk, pyk. Tu sobie zegniemy. No i mi się wydaje, moi drodzy, że kartonik został troszeczkę zmniejszony. Trzeba go teraz przymocować do całej naszej bomby C4. Oczywiście ten cały karton jest napchany już trotylem, co nie? Weźcie to pod uwagę. Okej, okay. Zaczynamy przyklejanie. Na początku owińmy karton brązowy. Teraz wsadźmy tutaj nasz pilot zdalnie sterujący. Okej, okay. Okej. Okay. Trzyma się, trzyma się. Tylko jeszcze do tego potrzebujemy antenę. Potrzebujemy antenę, żeby ją zdalnie zdetonować. Moi drodzy, tak to wygląda. Mniej więcej. No i antena będzie zrobiona z... Co to jest? To jest patyczek do zawieszania rolek. Patyczek do zawieszania firanek, nie rolek. Okej. Okay. Na bok i... Chciałbym go tutaj usadowić jakoś tak, żeby było spoko. Dobra. Okej, okej. Moi drodzy, tak wygląda całe gotowe C4. Mi się wydaje, że jest dosyć podobny, tylko teraz ostrożnie, żeby to nie wybuchło. Pani kamerzystko, czy ma pani detonator? A mam. Tylko proszę nie wcisnąć. Mówiłem, że masz nie wciskać, bo to może nas zabić. Staram się podnieść. Podnoszę. Och, ty jesteś jakaś niepoważna. Mówiłem, że masz nie wciskać. Zobacz, teraz biurko jest zniszczone. Ja mam 30 punktów życia tylko, a miałem już 75, a chciałem, żeby tylko delikatnie mi tu zbiło, a nie do końca. O, dobra. Robimy cięcie, muszę naprawić studio. O, skoro już mam tak mocno zbite HP i wszystko mnie boli, to trzeba się jakoś uleczyć. Zrobimy sobie teraz bandaż. Bandaż w grze wygląda w ten sposób. Postaramy się go również odwzorować. Tutaj mamy rolkę papierowych ręczników. No i trzeba teraz ją owinąć taśmą, żeby to zadziałało, bo inaczej nic to nie będzie działało. Dobra. O, ale mnie boli, ja pierdzielę. Trzeba teraz ładnie ją odciąć. Dawaj szybciej, Farel, rób to, bo naprawdę... Nic z tego nie będzie zaraz. Jedno. Drugie, całe łapy mi latają, tak, tak mi dowaliło. O. O. Teraz to w 100% przypomina bandaż. Dobrze, ja idę sprawdzić, czy on działa. Okej, okay, moi drodzy, jak wiemy, bandaż w Fortnite przywraca 25 punktów życia. Będę miał 55 i trwa to 5 sekund. Dobra, sprawdźmy, czy mój bandaż zadziała. Jednak działa, na szczęście, ale do końca jeszcze się nie czuję tak silnie i pewnie, jak byłem prędzej. No to teraz czas zrobić apteczkę. Teraz będziemy odwzorowywać kolejny przedmiot z Fortnite'a, czyli apteczka. Apteczka wygląda w ten sposób i przywraca nam 100% życia, kiedy ją użyjemy. Co prawda, przywracanie życia jest znacznie dłuższe, niżeli byśmy używali bandaży, bo trwa aż 10 sekund. Ja dalej zmęczony i prawie że bez sił. Okej. Okay. Mamy taki pojemnik plastikowy, z którego będziemy odwzorowywali tą apteczkę. Białą taśmą pierw owinąć całą w koło. To będzie najlepsze wyjście. Tylko że muszę zrobić to jak najszybciej, bo sił coraz mniej. Okej. Okay. Pierwszy obrót. Drugi obrót. Kurczę, nożyczki były z boku.
Góra w apteczce również jest biała, więc trzeba też górę okleić na biało. Górę mamy również już oklejoną. Zamontujmy to teraz. I musimy nakleić teraz wzdłuż czerwoną taśmę. Lecimy. Trzy. Dobra. Mamy apteczkę. Tak to wygląda. Do tego jeszcze krzyżyk. Został mi jeszcze ostatni tylko element. W koło taki czarny pasek musimy zamontować. Tam, gdzie apteczka się otwiera i zamyka. Tak wygląda gotowa apteczka z każdej strony. Teraz czas ją przetestować i sprawdźmy, czy naprawdę przywróci mi 100 punktów życia. Okej, moi drodzy, jak wiemy, w apteczce czas leczenia jest znacznie dłuższy niż w bandażach, ponieważ aż 10 sekund. Jesteśmy bardziej narażeni na atak wroga, kiedy się leczymy. Okej, sprawdźmy. O kurczę, przerwała mi, widzicie? Jest o wiele, wiele ciężej. Raz, dwa, trzy, cztery, już prawie pięć. O kurczę, nie dam rady chyba. Muszę się zabudować. Okej, apteczka zadziałała, na szczęście mi się udało, teraz trzeba jeszcze odnowić kebler i jesteśmy w domu. Okej, moi drodzy, ja już się czuję o wiele, wiele lepiej, tylko jeszcze brakuje mi jednak tego pancerza w 100% i bym był zadowolony. Przygotujemy teraz Jack-Jacka, Jack-Jack wygląda w ten sposób w grze, a postaramy się go również odwzorować. Jeżeli ktoś nie wie, Jack-Jack przywraca 100 punktów życia i 100 punktów pancerza. Jest to najlepszy przedmiot do leczenia w grze. Dobra, odwzorujmy sobie teraz Jack-Jacka. Na początku może zacznijmy od pionowych pasków. Zróbmy w ten sposób. I o! Teraz przyklejmy drugi pasek. Okej. O! Dobra. No i tutaj zakończymy. Sprawdźmy drugie nożyczki. O! Teraz to ma sens, teraz to ma sens. Teraz musimy okleić górę. Dobra. Odetnijmy. Yes. Jak widzimy, nasz pojemnik przypomina już powoli Jack-Jacka. Tutaj mamy takie fajne zatyczki, tylko powinno być niebieskie. No niestety niebieskiego nie mam. Jak dobrze wiemy, Jack-Jack nie jest dokładnie koloru niebieskiego. Będziemy musieli to jakoś sobie zabarwić, bo on jest taki bardziej ombre, niebiesko-zielony, co nie, pani kierowniczko? Okej. Okay. Taki kolor nam nie będzie przypominał Jack-Jacka. Więc dodamy coś innego. Mam kolejny napój wyskokowy. Sprawdźmy, czy teraz nam powstanie kolor zielony dzięki temu. Dam wam bliżej do kamery. Uwaga. Magic. Magic. I jak? Przypomina bardziej już trochę Jack-Jacka niż ten niebieski? Jest w kolorze twoich włosów. Jest w kolorze moich włosów. Jeszcze pozostało nam tylko przykleić jeden tutaj pasek. Znalazłem niebieską taśmę i będziemy mogli okleić wieko, dęko, wieczko, wieczko. Już mamy prawie gotowego Jack-Jacka. Okej, tak wygląda gotowy Jack-Jack. Podświetlmy sobie jeszcze go od spodu. Zobaczcie, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Moja ocenka 10 na 10, a wy jak typujecie, piszcie oczywiście w komentarzu. To co? Czas go teraz wypić. Dobra, startujemy. Jak to są dwie butelki? Moi drodzy,
Nie sądziłem, że Jack jest tak trudny do wypicia. W grze to trwa 15 sekund. Ja już się męczę z tym 5 minutę. I chyba nic z tego. To jest jakiś dla zaawansowanych pro playerów. Także ja muszę niestety tego Jacka odpuścić. Przywrócił mi co prawda połowę tylko z tego, ale ja jeszcze mam do przetestowania jedną broń. Sami zobaczcie jaką. Na sam koniec zostawiłem najlepsze. Odwzorujemy sobie teraz bombę taneczną. Czym jest Boogie Bomb, czyli bomba taneczna? Jest to granat, który po uderzeniu wybucha i zmusza naszego przeciwnika do bezsensownego, debilnego wręcz tańca przez 5 sekund. Teraz odwzorujemy sobie takiego Boogie Bomba. Powiem wam tak, moi drodzy, nie było żadnych granatów w sklepie, no to weźmiemy do tego avocado. Avocado i przykleimy teraz sobie do niego takie odblaski, jak ma Boogie Bomb. Tak wygląda gotowy Boogie Bomb. No, troszeczkę gorzej wyszedł niż Jack, ale mi się podoba. 2 na 10. 2 na 10. Pokaż, jak on wygląda. Proszę. I jak ci się podoba? No, może być. Trzymaj. Pamiętajcie, moi drodzy, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrybowali kanał, a my widzimy się już w kolejnym specjalu na 50 000. Trzymajcie się. Yo!